Cześć, z tej strony Marta. Dzisiaj powiem Wam o 5 książkach Jakuba Żulczyka. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji i łapkach w górę. Debiutem literackim tego autora była książka pod tytułem Zrób mi jakąś krzywdę. Była to też pierwsza książka, którą ja przeczytałam i polecam Wam zrobić to samo. Jest nie za długa, jest powieścią drogi, opowiada o miłości i o tym, że wszystkie gry wideo są o miłości. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich. Kolejną książkę, którą chciałam Wam polecić, jest Wzgórze Psów. Jest to taki grubasek, ale warto przeczytania, zdecydowanie. To mroczna powieść lokalnej społeczności o chłopaku, który do niej wraca i musi zmierzyć się ze wszystkimi jej ciemnymi tajemnicami, prawdą, którą tam kiedyś zostawił. To świetna opcja dla czytelników, którzy lubią niepokojący klimat. Kolejną pozycją jest Ślepnąc od świateł. Możecie znać ją z filmowej adaptacji. Koniecznie przeczytajcie, zanim obejrzycie. Trochę o narkotykach, trochę o mieście, o tym, jak różnych ludzi łączy jeden nauk. Czy książka jest lepsza od serialu? Sprawdźcie sami. Książka numer 4 to Czarne Słońce. Główny bohater otrzymuje zadanie, które stawia cały jego światopogląd, wszystko w co wierzył, wszystko co wiedział, do góry nogami. Nie jest to też książka, którą polecałabym ludziom wrażliwym. Trochę jest obrzydliwie, trochę jest wulgarnie. Polecam szczególnie dla tych, którzy się nie boją. Ostatnią pozycją jest książka z ubiegłego roku, najnowsza książka tego autora, Informacja zwrotna. Opowiada o alkoholiku, który usiłuje znaleźć swojego syna, który zaginął. Historia dzieje się w mieście, w którym każdy zakątek ma swoją tajemnicę. Książka zdecydowanie jest z gatunku cięższych, refleksyjna, smutna, szczera do bólu i naprawdę warta przeczytania. To było 5 moich ulubionych książek Jakuba Żulczyka. Dajcie znać, którą Wy z jego powieści lubicie najbardziej. Pamiętajcie o subskrypcji, łapki w górę. Do zobaczenia. Pa!